Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i Czarny Adewale, a to już jest czwarty odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Jak widzicie, deszczyk pada, czyli FPS-y nam nie doskwierają pozytywnie, a to znaczy, że będą spadki, aż może nawet do poniżej 20, ale na to jakoś uwagi nie powinniśmy przykuwać większej wagi. Tak, tu mamy właśnie jakby chyba kolejną plantację, chociaż to nie jest pewne, ale jak dla mnie to tutaj no plantacja jest i nie wiem, czy by się na nią nie przejść przypadkiem, zważając na to, że tu jeszcze mamy misję fabularną i parę skrzynek do zabrania, więc zanim zaczniemy misję, to może byśmy pozbierali te skrzynie plus jeszcze uwolnili plantację z rąk piratów. O, jak tu głośno. Dobra, jakoś się tu udało wspiąć. Tylko teraz właśnie co dalej. Dobra, śpi słodko. Okej, dobra, teraz chciałbym jeszcze podnieść tego gościa. Okej, bombki dymne. O, tu może jeszcze kogoś odniesiemy, żebyśmy zdobyli więcej tych, jakby to powiedzieć, respektu, jeżeli chodzi o tych niewolników. Dobra, już cię odniesiemy. No, deszczyk akurat przestaje już padać. Z tym lepiej dla nas. No kurde. Dobra, puszczę cię na chwilę, żebym mógł... O, przy okazji go... A, teraz idzie w drugą stronę, jaki bezsens. Tak po części bezsens, ale jak go zgubiliśmy, to bardzo dobrze. Aha, dobra, tu już będzie ewidentna walka. Już chyba z Adewale rozsieka. No. O, ładnie, ile to musi być serii zabójstw. Ładnie rozsiekał tutaj całą bandę. Lucik musi być. I tak przy okazji, Gotika jeszcze dzisiaj nie będzie. Postaram się jutro, ze względu na to, że dzisiaj chciałbym jeszcze nagrać Dead Space'a, bo go nie było wczoraj, to nagram go dzisiaj i jutro będzie Gothic i być może nawet jeszcze nawet wrzucę pierwszy odcinek z FIFA 14, o ile to oczywiście będzie możliwe, bo na razie buduję sobie jakiś skład, nie zdradzę, jaki skład buduję, dowiecie się, jak nagram taki pierwszy odcinek. Ja w ogóle chyba nie będę liczył tych odcinków, nie wiem, zresztą jak kto woli. Żeby nie było jakiegoś zgapiania przede wszystkim, że nazywam te odcinki tak samo, albo podobnie. Żeby była jakaś, nie wiem, kreatywność w tym. Ale jak najbardziej będę budował takie pełne składy. Ale nie piszcie mi w komentarzach, jaki to będzie skład, nie zgadujcie. Miejcie trochę cierpliwości. W najbliższym czasie, nie mówię, że to jutro, a w najbliższym czasie zobaczycie, kim będę grywał w FIFA 14 ten sezony online'owe. Dobra, nie masz za co mi dziękować, koleś. I patrzcie, i od razu byśmy poszli sobie na tą plantację. Mamy bliżej, tak przynajmniej mi się wydaje. No co, się możemy przejść? Co nas to jakoś obchodzi? Ło! Dobra, tu będziemy mieli sprzedawcę. O, amunicji sobie nieco uzupełnimy, bo mamy pewne braki. Karła.
Zobaczymy. Tu mamy przenośną armatę. 400 niewolników, kurde. Porąbało. Ładownica do garłacza. 150 niewolników. No, to jeszcze niewiele. O, to przy okazji uwolnimy tego niewolnika jednego i splądrujemy całą plantację i będziemy mieli na upgrade do ammo. Więc to akurat się całkiem ciekawie składa. To nam może nawet pomóc po części. Zrobimy to co trzeba i możemy się zająć jakby już misją fabularną, bo tam poza odcinkiem uwolniłem paru niewolników i już mi się to akurat odblokowało. Bo wiecie, ja teraz postanowiłem, że będę zaczynał odcinki tam, gdzie je kończyłem, w identycznym miejscu. Żeby to jakoś wyglądało też. No, na razie lagów nie ma, nawet dobrze. Byleby do czasu. Okej. To jest akurat dziwne. Zaraz, zrobimy tu takie coś. Tutaj ktoś musi być... Co mnie pchasz? To chyba nie było potrzebne. Czyli mamy tutaj jakiegoś buga z minimapą. Dobra, z tym oczywiście symbolem, a nie minimapą, żeby nie było. Dobra, już przelutowałeś wszystko i git. Teraz plądrujemy trzecią plantację, a właściwie chyba już nawet i czwartą w tym oto miejscu. Ale nie, tu już jest cicho. Aha, to jest ta plantacja, którą żeśmy uwolnili w poprzednim odcinku. No tak, wszystko jasne. Tylko teraz trzeba odświeżyć punkt widokowy. Tak, dobra. A teraz odświeżymy sobie viewpointa. No i będziemy mieli to z głowy. O, fajnie. Akurat się nam udało. Lole, jak on dziwnie po tym wszedł. Bo byś mi tu spadł. I złamałbyś sobie, nie wiem, cokolwiek. Dobrze. No i teraz mamy pięknie odświeżoną część portu Au-Prince. Tu już się nam nawet skrzyneczki ukazują. Nawet dobrze. Przynajmniej już wiadomo, gdzie one są. Okej, teraz tak. 5 skrzynek, czyli tu 3 i tam 2 i mamy już wszystkie skrzynki zgarnięte. No to je zlutujemy. Na co je tak zostawić bezczynnie, jak je można pozbierać już i mieć już to z głowy. No, o, dobrze. Wespnę się tutaj na sam szczyt. Okej, tutaj wyżej skrzyneczka kolejna. O, nie laguj. Ale powiem wam, że jak kupiłem tą Fifę, to trochę pograłem tak z 2-3 godziny. Wciągnęło mnie i to widać, że Fifa ma tą swoją moc jeszcze, ta 14. Choć za jakieś pół roku, może ponad pół roku wyjdzie Fifa 15, ale 14 dalej ma swoją moc. I to naprawdę jest niezaprzeczalne, że jest lepsza od tej 13 i to po stukroć bym powiedział nawet. No, ale reszty się dowiecie, jak zacznę nagrywać z tej Fify. To wtedy będziecie widzieli, jaki skład, kto na jakiej pozycji. Na razie nie dowiecie się niczego. Top secret musi być. Okej, tu już przeszukane na tej części wyspy. Raz jeszcze
tutaj, ale moglibyśmy się przenieść. Tak, bo mi się nie chce tak za bardzo chodzić. Się teleportniemy, żeby przynajmniej szybciej dotrzeć do naszej lokalizacji. Tak by było śmiesznie, jakbym trochę piechotą chodził, to materiału by to trochę zajmowało, a tak to przynajmniej zrobiliśmy to, co trzeba. O, i teraz do sianka, murzynku. Jeb, dobra. Tu uwolnimy niewolników z rąk biczującego pirata. No dobra. Załatwione, skończone. Dobra, teraz jeszcze tych uwolnimy. Tych koczujących. Okej. Dobra. A, proszę. Banał. O. Bo mnie to zaraz zauważą. Lepiej, żebym nie przykuwał ich uwagi tak bardzo. Dobra, teraz te skrzyneczki chcę. Aha, czyli są w tym czerwonym punkcie, ale mamy tu misję główną, więc może ją weźmiemy. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ta misja może nas doprowadzić tam do tej lokacji, dlatego chciałbym się upewnić, żeby nie było, że drugi raz idę tam. Dobra, własny statek. Aha. Zobaczymy, co to ma być. Kacynka będzie, więc się zamknę na jakiś czas. Every day, more slaves arrive. Human cargo makes for lucrative trade. I once hoped men of education could be made to see the cost. The profit makes them ignorant. With the right vessel, you could intercept the slave ships before they arrive. Or you would be free to leave. You have already paid more than your share to the Mawar of Saint-Omer, and I am no master. I cannot choose for you. This brigantine can meet your needs if you could relieve it of its crew. Bastienne has volunteered her women to draw the men away. Or you could set this tower alight to distract them. Excellent options, all of them. What's this? Firecrackers. Some of your recruits salvaged them. It's only right that you should use them. Excellent. Once you send me a signal, I will send our men to join you. Aha, czyli statek. No to troszeczkę się pomyliłem, jak widzicie. Sądziłem inaczej. Dobra. Petardy. Po odpaleniu petardy przyciągną wszystkich okolicznych strażników w twoją stronę. Używaj ich, aby wywołać dywersję i odciągnąć wrogów od konkretnych miejsc. Coś nowego. Skorzystaj z slotów, by wybrać petardę, a następnie naciśnij Y, aby ją odpalić. Ciekawy patent. Chyba one tak działają. Aha. No proszę. To trochę jak takie bomby dymne z Revelations, tylko one mają właśnie inne działanie. Ale my, zanim zaczniemy tą misję, to pójdziemy jeszcze po tą skrzynię, jedną i drugą. Bo chciałbym je zdobyć i mieć je z głowy. O kurde. Wszedłbyś jakoś normalnie. O, patrzcie. To akurat było bardzo dobre. Nie sądziłem, że on tam wejdzie. O! Bo zaraz mnie tu zauważą wszyscy. I uznają mnie za jakiegoś dziwaka. Dobra. Tam mamy skrzynię. Tylko jakby się tu dostać do niej. Tak, żeby nie wykryć się. No tam jest. Ale to jest ciężkie. Tak szczerze mówiąc. Powiem. A za się to ogarnie. Zaraz zrobimy tu takie małe porządki.
I zaraz będzie bajzel. Ogólnie. Oni się tam nawalają. Lol, ten grubas nie może trafić. Widzę, że jakiś chory umysłowo. A, no to on zginie przy okazji. O, proszę. On go tu jeszcze oszołomił. Dobra. Zaraz ty tu zrobisz taką siekę, grubaśku. No, no. I jedziesz ich. O, proszę. Ładnie. On sobie go będzie tak jechał i jechał. A my to robimy po cichu, wiecie, tak dyskretnie. No zginie on w końcu. Ten wasze topory to widzę, że są kurde z drewna. Dobra, on tu zginie. Ło, jak zagrzmociło. No kurde, spudłowałem. No. Aj, no kurde, bo ciul się rusza ciągle i nie mogę wycelować tak, jak ja bym chciał. O, jak tu się rozpadało. Ło, rany Julek. Dobra, tu byśmy tą skrzynię wzięli, bo tu mamy łatwiej. Moment. Dobra. Ogarnięto. Ogarnięto. Dobra, teraz moja skrzynia do wzięcia. Nie wiem, przy deszczu jakoś mam wrażenie, że ta gra jest głośniejsza. I tak jest, szczerze mówiąc. Dobra. Ale teraz tutaj jeszcze mamy porządki do zrobienia. O, proszę. Trafiłem teraz, tak jak chciałem. O, ten się pobije z tamtym. Chyba. Albo się zatruje na śmierć. No teraz będzie biegał jak oszalały. O, już sobie znalazł płotkę. Zobaczymy, który z nich tam wygra. Ty, zabił. Co za koleś. No, to mam ułatwienie i to naprawdę dość ostre. To mamy tego kolesia. Ale teraz najchętniej bym zdjął te dzwony alarmowe. O, właśnie. Proszę. Jeden zdjęty. Jeb! Dwa podwójne zabójstwa. To, żeś ich rozłożył, murzej. Dobrze. Porządki zrobione. Tu jeszcze polutujemy ich. Odpalę sobie wzrok orła, bo tutaj przy tym deszczu jeszcze w ciemku jest tak w ogóle niewidocznie się widzi. To się czasami odpali tamtego wzroku orła i jest potem git. Dobra, idziemy już się zająć tą misją. Mamy wszystkie skrzynki i wszystkie checkpointy, czy tam viewpointy, jak tam wolicie na to mówić. Dobra. Teraz tutaj mamy jakąś beczkę. O, tu mamy beczułkę. Nie zauważą mnie? Zauważyli mnie. Zaraz im zrobię taką pułapkę. Jeb! O, proszę, jak żeśmy tu rozłożyli. Trzech naraz. A, szybko to przeładował. Dobra, maczetka. I podwójne zabójstwo. Ujeb! Dobrze. Jak ich rozłożył. A dewale, ty pół minuty się tutaj nimi. No, no, no. O, zdążyłem. Epicko. Dobra. To on też już kończy. Jebci, dobrze. No, cichutko już. Ale to akurat było niezłe. Nie ma co, trzech naraz. Całkiem taka pokaźna sumka.
zgonów za jednym razem, czyli taki triple kill można uznać. No ale to ma siłę rażenia, nie ma co, to ich odpycha na jakieś 5 metrów, jak nie więcej. Dobra, jeszcze do końca ich tutaj przeszukamy. Zrobimy to, co powinniśmy i z tym skończymy. Jeszcze mamy tą beczkę całą, tylko nie wiem, czy ona się tak przyda, ale chyba raczej za bardzo nie. Dobra, teraz tutaj na dach. O, proszę. Dają się z balkonu wylęgł. Dobra, tu mamy te kobitki. Teraz wie, zaraz weźmiemy. O, dobra, są. A jakie są w ogóle, nie wiem, dodatkowe cele? Odcięgi strażników korzystają z pomocy dziewczyn Bastien. A i odciągi, tak, 4. Dobra. Okej, i to chyba teraz mi wbije. O. Okej, widzę, że tutaj się już wzięli. Ale dobra. Kobitki robią swoje, a ja robię swoje. Teraz wejdę na dach. No, wspinaj się. Teraz zrobimy taki myk. I co? Działa? Okej, działa. Coś za bardzo nie wypaliło. Dziwnie. Dobra. O, to podziałało. O, strzelec. Trzeba uważać. Dobra, tu jest strzelec, którego powinniśmy już dawno... No... No wypadł! O! Tak miało być. Dobra, jakąś beczkę teraz trzeba umieścić. Ale najpierw to się ich obije. Proszę bardzo. O! Tak to zaczęli, to teraz mają. Mam jakaś beczka z prochem. Jakieś kozactwo. Masz tu skręcony karczek i do widzenia. W ogóle to zadziałało, co zrobiłem, te petardy. Tylko szkoda, że to mini jeszcze nie naliczył tak jak powinno. O, tam mamy jakiegoś kolesia. Pewnie mnie zauważy zaraz, no właśnie. Ale zanim... jaki kurde skoczny dziad. No walcz, walcz. I tak ci to na marne. Dobra. Dużoś nie zrobił. Dobra, ucieczka. Okej, to już się zaczyna palić. O, widzę, że się już francuski wystraszyły. No i dobra. I tak miało być właśnie. Teraz mnie będą szukać oddziały. Chodź tu, grubasku. Ty pierwszy zginiesz.
Dobra, teraz jakoś tam trzeba będzie dojść. Tylko czy to takie łatwe będzie? To się jeszcze może okazać. Aj no. Do kitu taka robota. Te! O kurde. Ło jak zszmotnęło jeszcze. Lol. Tak, to jest śmieszne. Nie zaraz tu posiekają. No, co za dziad. Do wody z tobą. No, lol. Zginiecie w końcu. Dobra, poszło mi stąd. Teraz przeszukamy ich jeszcze. Nie mają żadnej petardy czy coś, bo bym jeszcze raz zrobił odwrócenie uwagi, ale raczej nie będą mieli. Albo się przejdziemy teraz jeszcze do sklepu. Taki jest mój plan. Przynajmniej o ile wypali mi ten mój plan. Tu mamy najbliższy sklep, mamy tutaj. No to się przejdziemy, no co to dla nas? To jest tylko jeden sklepik. Dojdziemy tam, zrobimy to co chce i odwrócimy ich uwagę. Kurde, spadaj. Kurde no. Dziad mnie musiał zauważyć. Dobra, myślę, że... O, odpuścił sobie już. Dobra. A sobie kupimy trochę jeszcze tych petardów. Wercerki. I prowizoryczne petardy. Git. Dobra. No, kurde. No, tu na krzaki, dobrze. Teraz ich zgubiłem. O, i się udało. Chciałem tylko tyle zrobić. No, chodź kozak. Kurde, jeszcze przyjdzie ten strzelec za chwilę. Leżeć tu ze mną. Ło, ło. Bo było już grubo. O, ten zobaczył ciało. No zaraz się rzuci. Dobra, leż mi tutaj. Szybko pod ten statek. Idziemy. I kończymy odcinek. No zaraz skończymy go. Dobra, idźże już. Min tych strażników. Dobrze. Jest, i tak ma być. Dobra, jeszcze lada moment i kończymy odcinek. O, zauważył mnie ten grubas. To jest już nowość, trzeba przyznać. LOL! Przecież to miało być inaczej. Koleś, koleś! Bo on mnie cały czas z wody zrzuca. A, jaki debil. Czekaj. Nie wyjdziesz z tego. Leżeć do wody z powrotem. Pieprzony dziad. Dobra, zaraz skończymy odcinek, tylko zrobimy to co trzeba, czyli wejdziemy tutaj. Dobra, na was mam wywalone. No i dobra, i zrobiliśmy chyba w sumie... O, ty, czekaj. O, ładnie dostał. Dobra, teraz tutaj. I szybko to zrobić, bo zaraz pół godziny będzie. A, co ja zrobiłem? Dobra, już, tu już jesteśmy na miejscu. Doskonale. No, dobrze, czarny.
zrób to szybko. Muszę jeszcze się stać anonimowy. Kurde, no oni mnie to zaraz zastrzelą. O fuck. LOL! No zakłócił mi skok do wody, co za dziad zrąbany. Ej nie, no bez jaj. Bez takich mi już jaj. Przecież to jest failów. Dobra, mamy już to wszystko zrobione. Aha, odciągnij. No i teraz jeszcze raz muszę odciągnąć. Jakie gówno. Zarąbane gówno. Dobra. Jak sobie chcecie. Dobra. Teraz aby to zadziałało. No coś za bardzo to nie działa. O, dobra. Teraz jest wręcz idealnie. Chciałbym to teraz po cichutku zrobić, jeśli to by było możliwe. Dobra, pod wodę. Czornuch. I żebyś mi tym razem tego nie zawalił, bo to co żeś zrobił jest w ogóle masakra. A czegoś takiego jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. Skok do wody i jeszcze taki zawalony, no. Ostro, ostro. A fajnie, że mnie strzelec widzi. O kurde. Get the fuck out. A co to za startek? Experto Credo, czyli tak będzie się nazywać nasz bryg. Dobra, wyrąbane. No, na górę, koleś. Dobra, tu posprzątane. Ja tylko chcę na górę, tylko chcę na górę, no. Wywalone mam na tego strzelca. Okej, dobra. Tym razem zrobione. Dobra, precz mi z tym ciałem. Dziękuję. O, jaki lag. No i bryg jest nasz. Aha, czyli naszym kwatermistrzem będzie Agostino Dufort. No i proszę, to jest nasz nowy statek. Drugi zresztą, Adewale. Pierwszy stracił swój, czyli Victoire. No i dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 4. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie dać lajka, skomentować i zachęcić subskrypcją, aby być na bieżąco z moimi materiałami, które nagrywam co jakiś czas. No i trzymajcie się, na razie. Yo. I Czarny też już was żegna. W już takich morskich klimatach. Joła.